Hej, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj znowu opowiem o Trello, ale trochę inaczej niż zawsze, bo wszystkie wideoporadniki, jakie do tej pory zostały przeze mnie nagrane, są dedykowane raczej osobom, które już z Trello przez jakiś czas obcowały. A ten materiał jest dedykowany tym, którzy się zastanawiają nad tym, czy Trello jest właściwym narzędziem do tego, do czego chcę go użyć. Więc jeżeli planujecie zacząć używać Trello, a wcześniej nie mieliście ku temu sposobności, to oglądając to wideo, mam nadzieję, będziecie w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest właściwe narzędzie dla mnie. Zacznijmy od tego, że z Trello nierozerwalnie związane jest pojęcie Kanban. Kanban, czyli po japońsku spis widoczny, pojawił się w połowie XX wieku właśnie w Japonii i dotyczył procesów zachodzących w tamtejszych fabrykach. Chodziło głównie o to, żeby ludzie pracujący w danym miejscu, w danej fabryce, mogli ten proces sobie zwizualizować. I dokładnie to samo zachodzi dzisiaj w Trello, gdzie możecie sobie w bardzo prosty sposób na podstawie list i kart zobrazować to, jak wygląda na przykład proces wytwarzania oprogramowania w firmie, jak wygląda proces powstawania produktu, czy nawet plan tygodnia i zadania, jakie w ramach tego tygodnia macie zrealizować. Jeśli chodzi o wizualizację tego procesu, to dzięki niej możecie stwierdzić, w którym momencie realizacji danego etapu zadanie na przykład jest opóźnione lub przed czasem wykonane, lub możecie po prostu stwierdzić, na którym etapie od początku aż do końca, a w zasadzie pomiędzy początkiem a końcem waszego projektu jesteście. Jeśli miałbym powiedzieć, że moim projektem jest pierwsza połowa tygodnia, to gdyby nie udało mi się wynieść śmieci, czyli zrealizować tego zadania, mógłbym zdecydować, czy ono zostaje do następnego poniedziałku, czy na przykład będę mógł to zrobić w środę. I to, że możecie przenosić zadania między szpaltami, pozwala wam wizualizować sobie ten proces i wchodząc na daną tablicę, od razu widzicie, gdzie jesteście w tym procesie. Czy się spóźniacie, czy się wyrabiacie, jak wam idzie. I jest to bardzo przydatne, bo ludzie odbierają większość rzeczy wzrokowo. Czy tego chcemy, czy nie, no to jak coś widzimy, no to jest to nam najprościej zinterpretować. I jeżeli widzimy na dzień dobry, że dzisiaj jest poniedziałek i mam napisać raport i jest to w ramach służbowych moich zadań, no to od razu wiem, czym mam się zajmować. Trello jako narzędzie świetnie sprawdza się też przy realizacji różnego rodzaju projektów. I pokażę wam na przykładzie naszej strony internetowej, jak to jest zbudowane. Niezależnie od tego, czy Trello będziecie używać do wytwarzania oprogramowania, czy do prowadzenia restauracji, agencji reklamowej, czy też przygotowywania się do urlopu, bo do tego też może służyć, zawsze, ale to zawsze, będziecie potrzebowali stworzyć jakiś proces w ramach danej tablicy. Mówiąc jakiś, mam na myśli taki, który będzie jak najlepiej odpowiadał waszym potrzebom. I jeżeli widzicie teraz naszą tablicę firmową do rozwijania strony internetowej, to możecie zauważyć, że składa się ona z wielu szpalt. W każdej szpalcie coś jest, do każdej szpalty przypięci są jacyś ludzie i są zadania do zrealizowania. I w zależności od tego, kto korzysta z tej szpalty, to inaczej ją interpretuję. Bo ja, wchodząc na szpaltę, w której wiem, że dużo się dzieje i wiem, że mam tam zadania do zrealizowania, to chcę w prosty sposób wiedzieć, co należy do mnie, a czym się nie chcę tak naprawdę zajmować. Bo przywracając ten widok, możecie zauważyć, że jest tutaj wiele różnych dziwnych kart. I wchodząc pierwszy raz do takiego miejsca, na pewno macie pewne poczucie tego, że jest tutaj bałagan. I Trello, no, jest bałaganiarskie. Jeżeli nie potraficie lub nie nauczycie się zarządzać kartami tak, żeby utrzymać tutaj porządek, to bardzo szybko może dojść do sytuacji, w
której stwierdzicie, że to narzędzie nie jest dla mnie, bo nie potrafię zorganizować się w tym chaosie. I rzeczywiście tak wiele osób ma. Jest przytłoczone ilością kart, ilością zadań, które są do nich przypięte. A żeby nie mieć tego wrażenia i dobrze odnajdywać się w Trello, no to tutaj dochodzi ten czynnik treningu i poznania większości jego funkcji, które pozwolą Wam skutecznie zarządzać całymi boardami i kartami, które w tych boardach się znajdują. Dlatego korzystanie z różnego rodzaju filtrów, nauczenie się tego, jak ich używać i przekazanie tej wiedzy pozostałym członkom teamu projektowego pozwoli Wam skutecznie wykorzystywać to narzędzie w swoich projektach. Bo bez tej wiedzy stwierdzicie, że no nie, to jest takie bałaganiarskie, że nie da się tego używać. I jeśli chodzi o samo Trello i prowadzenie projektów, to jest ono bardzo dobre, ale do pewnego momentu. Bo jeżeli prowadzicie proste względnie projekty, gdzie nie ma wielu zależności i wielu użytkowników, których praca jednych zależy od pracy drugich, no to Trello do takich prostych projektów będzie się nadawać dobrze. Szczególnie jeśli nauczycie się utrzymywania tego porządku i zarządzania kartami, to w zasadzie będzie Wasze ulubione narzędzie do prowadzenia projektów, bo szybko się go nauczycie i dzięki wizualizacji procesu będziecie w prosty sposób w stanie określić, gdzie jesteście ze swoim projektem. Ale w przypadku bardziej rozbudowanych procesów, gdzie będziecie potrzebowali określić, że jedno zadanie wynika z drugiego, może się okazać, że Trello jest na tyle ubogie i nie posiada pewnych kluczowych dla Was funkcji. I co rozumiem przez te pewne kluczowe funkcje? Powróćmy na chwilę do boarda Dzień Dobry, to Wam pokażę. Chodzi o to, że jeżeli będziecie mieć rozbudowany projekt, który będzie się składał z wielu kart, a te karty będą mieć różne zależności między sobą, to Trello może dojść do takiej sytuacji, że zaczniecie pomijać pewne zadania, nie wiedząc, że one są uzależnione od innych zadań. I wtedy Wasz projekt może wybuchnąć Wam w twarz. Można takiej sytuacji uniknąć i jeżeli mam wziąć za przykład te dwie karty, na przykład wyniesienie śmieci jest uzależnione od napisania raportu. Dopóki nie napiszę tego raportu, to no niestety, nie wyniosę śmieci, kropka. Ale kiedy patrzę na Trello właśnie w ten sposób, to nie mam pojęcia, że jedno wynika z drugiego i jest od siebie uzależnione. Mogę to obejść w taki sposób, że skopiuję sobie adres tej karty i wkleję go sobie gdzieś tutaj. I wtedy, kiedy wejdę w kartę wynieść śmieci, zobaczę w opisie description, że tutaj jest inna karta, napisać raport. I jeżeli będę wiedział, że jeżeli w description jest coś takiego, to znaczy, że nie mogę zacząć jednego, jeśli nie skończę, nie mogę zacząć drugiego, jeśli nie skończę pierwszego. Ale wyobraźcie sobie, że macie przed sobą prawdziwy projekt, gdzie jest naprawdę wiele kart, to przecież ręcznie nie będziecie zaznaczać, która karta wynika z której, bo to byłaby straszna robota. I jasne, są pewne wtyczki, które to umożliwiają, ale nie ma obecnie rozwiązania takiego w Trello, które sprawiałoby, że zostanę poinformowany o tym, że halo, ta karta jest uzależniona od tej karty i możesz ją przenieść, ale wiedz, że nie powinieneś tego robić, dopóki nie ukończysz tego zadania. Trello tego nie potrafi i w przypadku bardziej złożonych struktur procesowych będzie to niebezpieczne dla realizacji Waszego projektu. Niestety Trello nie umożliwia jeszcze jednej bardzo istotnej dla pracy zespołowej funkcji, a mianowicie, jeżeli prowadzicie kilka projektów z kilkoma lub kilkunastoma osobami, to nie będziecie mieć pojęcia, nad czym ci ludzie pracują, chyba że będziecie się codziennie przeklikiwać przez wszystkie boardy, jakie macie. I wynika to z tego, że w Trello nie ma czegoś takiego jak super admin czy jakakolwiek inna funkcja, która pozwalałaby z takiego holistycznego punktu widzenia i zobaczyć, nad czym pracują ludzie w boardach, do których jesteście przypisani. To znaczy, jest to możliwe, ale tylko w wersji płatnej Trello, która jest dosyć droga. I jeżeli potrzebujecie wiedzieć, nad czym pracują wasi ludzie, to albo skorzystacie z jakiegoś zewnętrznego mechanizmu,
z jakiejś innej aplikacji, która się zintegruje z Trello, albo zmienicie narzędzie. Niestety nie ma innej możliwości. Teraz przed oczami macie board, w którym organizujemy wpisy na firmowego bloga. I gdybym teraz chciał ustalić, nad czym pracują poszczególni ludzie w ramach jednego lub drugiego boarda, no to musiałbym się przeklikiwać pomiędzy jednym i drugim, co jest dosyć uciążliwe i niewygodne w codziennej pracy. Więc jeżeli wiecie, że będziecie pracować w większej grupie nad większą ilością projektów, to Trello tej pracy nie będzie Wam ułatwiać. Usłyszeliście dzisiaj ode mnie wiele negatywnych słów na temat Trello, aplikacji, która na moim kanale jest bardzo często podejmowanym tematem. I gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jakiej innej aplikacji chciałbym używać, która nie miałaby tych problemów, to wzruszyłbym tylko ramionami, bo żadne narzędzie nie będzie idealne i to od Was zależy i od Waszych preferencji i potrzeb, które narzędzie w danej chwili będzie dla Was najlepsze. I im lepiej poznacie dane narzędzie, tym lepiej będziecie w stanie stwierdzić, czy na przykład takie Trello to właściwe narzędzie dla Was. Namawiam Was serdecznie do tego, żeby próbować różnych rzeczy w Trello i próbować ich jak najbardziej dogłębnie, po to, żeby jak najszybciej stwierdzać, czy dany proces da się w Trello ugryźć, czy też nie. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Wiem, że dużo dzisiaj mówiłem, mało pokazywałem, ale mam nadzieję, że dla tych, którzy się zastanawiają, ten materiał będzie przydatny. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie korzystania z tej aplikacji, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.